Często nie wiemy, jak pomóc osobie z niepełnosprawnością. Zawsze pytaj, jak pomóc. Jeśli widzisz osobę niewidomą, nie staraj się pomagać na siłę. Nie zaskakuj, nie chwytaj bez uprzedzenia. Każda osoba z niepełnosprawnością wie, jakiej pomocy potrzebuje. Pamiętaj, że osoby z niepełnosprawnością same za siebie podejmują decyzje. Jeśli ktoś jest na wózku lub cię nie widzi, nie znaczy, że cię nie rozumie. Zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Nawet w sytuacji, gdy komunikujesz się z nią za pomocą tłumacza języka migowego. Wiele osób niesłyszących czyta z ust. Nie zasłaniaj ich, gdy rozmawiasz z osobą niesłyszącą. Nie stawaj za plecami osoby na wózku. Staraj się rozmawiać stojąc twarzą w twarz. A najlepiej usiądź na krześle, by być na jednym poziomie z rozmówcą. Nie popełnisz gafy mówiąc do widzenia osobie niewidomej lub chodźmy osobie poruszającej się na wózku. Bądź sobą. Twoja naturalność nie urazi nikogo. Ułatwi pokonanie barier w komunikacji.